to za wiadomość? Już jej nie ma. Czemu? Nie chcę, żebyś ją przeczytała. To była wiadomość od Elizy. Bo akurat leży w łóżku i tak napisała. Powiedz mi, co się dzieje. Bo ja cię chyba nie kocham. To ja się spakuję. Odwieziesz mnie do mamy? Czemu masz ten romans? Nie powiem. Powiedz. Masz brzydką cipę. Słucham? Jesteś obrzydliwa, na dole wszystko ci wisi. Dlatego nie chciałem mieć z tobą dziecka. Nie jestem w stanie z tym żyć.